A zaczynamy od tragicznego wypadku w Bojanowie w powiecie stalowowolskim. Samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem towarowym. Ranna została kierująca autem kobieta i podróżujący z nią pasażer. Teraz policja ustala, dlaczego doszło do wypadku. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy i próbował zatrzymać pociąg. To kolejny w tym roku wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Do wypadku doszło minionej nocy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Bojanowie. 24-letnia kobieta kierująca osobowym Renault nie zatrzymała się przed znakiem stop. Chwilę później na jakąkolwiek reakcję nie było już czasu. Najprawdopodobniej zignorowała znak stopu i wjechała pod jadący pociąg relacji Rubieszów-Sławków. Siła uderzenia była tak duża, że odrzuciło pojazd na pobocze. Samochód stoczył się ze skarpy. Ranne zostały dwie osoby. Siedząca za kierownicą kobieta została zakleszczona w kabinie. Musieliśmy usunąć drzwi z samochodu, żeby wyjąć osobę poszkodowaną na deskę medyczną. Kierująca i pasażer osobówki trafili do szpitala w Stalowej Woli. Lekarze nie informują, w jakim są stanie. Przyczynę wypadku ustala policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ale już wiadomo, że 59-letni maszynista był trzeźwy i próbował uniknąć wypadku. Mężczyzna, widząc zachowanie kierowcy, włączył awaryjne hamowanie, ale skład liczy 53 wagony, także zanim zatrzymał się, upłynęło trochę czasu. Pociąg osobowy, zanim wyhamuje, przejedzie jeszcze około 400 metrów, towarowy prawie kilometr. Gdy dojdzie do zderzenia z samochodem, kierowca często nie ma żadnych szans. Od lat mówią o tym kampanie społeczne, na przykład bezpieczny przejazd, szlaban na ryzyko, uświadamiające, czym może skończyć się chwila nieuwagi lub brawura. Przejazd kolejowy to jest również skrzyżowanie, na którym należy traktować pojazd jako pojazd, który ma pierwszeństwo, jest uprzywilejowany. Kierowca potrafi odczytać znaki przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego i stosuje się do nich. A przynajmniej tak być powinno. Jednak kierowców, którzy na strzeżonych przejazdach próbują ominąć zamykający się szlaban lub nie zauważają czerwonego światła, nadal nie brakuje. Natomiast na przejazdach niestrzeżonych, gdzie o ruchu pociągów ostrzega kierowców Krzyż Świętego Andrzeja i znak stop, doszło w tym roku w regionie już do 3 wypadków. Ranne zostały 4 osoby.